cisza zakonna. To znaczy nie, to są były zakonnice, były. Też na pewno jest jedna z przyczyn, że ten ośrodek życia pozostaje w wielkim, dużym mieście, natomiast były zakonnice, były. Tak, natomiast meldunek i zakładamy, że również podatki idą do lokalnego budżetu. Natomiast to nie zmienia faktu, że powoli zaczniemy obserwować trochę, powinniśmy zacząć obserwować trochę odwrotną tendencję. To znaczy osoby, które zaczną się starzeć, będą chciały wracać do miast. Kwestia infrastruktury, opieki i podobnych udogodnień. Tak, tego, że karetka pogotowia nawet dojedzie do pana szybciej w centrum Warszawy, niż jak będzie pan mieszkał 50 km poza Warszawą. Oczywiście tam będzie pan miał 200-metrowe mieszkanie, czy dom 150-metrowy, ale w momencie, kiedy dzieci opuszczą gniazdo rodzinne, to już nie jest potrzebny tak duży metraż. A chodnik trzeba odśnieżyć przed. Ale to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo z jednej strony słyszymy o takich tendencjach, czy specjaliści właśnie od demografii, od tych procesów społecznych, tak, mówią o tym, że ale państwo zobaczą, no, jakieś szczere wypowiedzi, że one były zakonnicami i one jakby pozostały tymi zakonnicami. Niewystarczające do tego, aby te luki załatać. Dwa, uciekamy na przedmieścia, bo tam za te same pieniądze możemy kupić dużo większe mieszkanie, dużo większe domy, ale jednocześnie będzie też proces powrotu. To oznacza, że to się będzie w miarę wyrównywać. Że jedni będą uciekać po to, żeby mieć większe mieszkanie, drudzy będą te większe mieszkania sprzedawać po to, żeby mieć bliżej. Myślę, że aż takiego wyrównania możemy nie obserwować, bo jednak część z osób, która już się przyzwyczaiła do tego, że ma wygodniejszy metraż i duży ogród, będzie jednak starała się w jakiś sposób w tym miejscu pozostać. Może włączy się na przykład w jakieś lokalne działania i na przykład dostosowanie infrastruktury lokalnej do potrzeb swoich, tak? Do potrzeb starzejącej się tej populacji. Także to się raczej wyrównywać tak nie będzie. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawe zjawisko, które będzie również dużym wyzwaniem. Pewność dla miast. Taka, nie? Szatan wzbudza pewność przez te wielkie, ogromne sekty, bo sekta to nigdy nie jest coś małego, jak to oszukał szatan diabeł tych takich różnych ludzi, że sekta to jest coś małego. A, prawdopodobnie, że to są świadkowie Jehowy, albo nie, nie to, że prawdopodobnie, ale na pewno to są cichowici. No ale to jest błąd. Sekta to jest coś starego, wielkiego, oczywistego, uznane przez państwo. Dane. I to? A co to zakonnice? Usługi dla. Ta nasza koleżanka prowadzi galerię nieformalną też. I ona oddała się sztuce, oddała się kulturze. Jakoś tak uciekła z tego klasztoru i dobrze zrobiła, bo wiecie państwo, na ślepo tak się oddać i być kobietą bezpieczną, no to jakaś głupota, powiedziała Marta Dobosz. Słyszałam, pamiętam. To Marta Dobosz powiedziała, że to jest jakaś głupota tak na ślepo się oddać, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to kefe, Eurokonflikta. Wyobrażenie o tym, jak chce spędzić życie swoje jako seniora, niż osoba, która urodziła się w latach 30. i też ma inne potrzeby, wynikające z pewnych generacyjnych doświadczeń, które przechodziły. W związku z czym to jest naprawdę bardzo duża luka. Mówimy o srebrnej gospodarce, o białej gospodarce, no i oczywiście o zielonej gospodarce, ale te dwie, które nas najbardziej, demografów i polityków społecznych, interesują, to jest oczywiście srebrna i biała gospodarka, czyli wszelkiego rodzaju kwestie związane z usługami medycznymi, ale również usługami kosmetycznymi, ale również to są kwestie na przykład biur podróży, które mają specjalnie ofertę dostosowaną do osób starszych. Dziś jeszcze na przykład tego typu usługi trudno sobie w Polsce wyobrazić. Powoli już zaczynają dostrzegać się przedsiębiorcy, inwestorzy, również tutaj ten segment, że ten segment jest istotny, ważny i że Polacy coraz częściej mają szczególne wymagania, inne wymagania niż młodsze pokolenia. Też są adresowane już zarówno usługi, jak i produkty do tych osób. I spoglądam na jeszcze jedną wykres właściwie. Zmiana liczby ludności w latach 2013-2050. To jest podanych kilkanaście krajów Unii Europejskiej. No, w niektórych na przestrzeni tych lat
pracy prognozowany jest wzrost o 100%, jeżeli chodzi o populację, no ale to jest luksemburg. Myślę, że tutaj różne, bardzo różne i specyficzne procesy mogą zachodzić. Szwajcaria prawie 40%, Szwecja ponad 30%, Włochy ponad 10%, Irlandia. No, ciężko mi dokładnie powiedzieć, jaki to jest wskaźnik, ale myślę, że około 10, może 8%. Polska minus 10%, ale na przykład Łotwa mniej więcej 25% ubytku. No, Łotwa jest bardzo też tutaj szczególnym krajem, w ogóle te kraje bałtyckie są dosyć szczególne demograficznie. One też mają strukturę etniczną inną i tutaj trzeba też na to popatrzeć. Natomiast to są takie kraje, które po prostu też wcześniej, które pan wymienił, to są kraje, które po prostu przyciągają również imigrantów. Tak? Również Polaków. Tak, również Polaków. Ale to jest, przepraszam, to jest tylko kwestia migrantów. Czy to jest również kwestia tego, że na przykład w tych krajach przed laty już zauważono problem demograficzny, problem starzenia się społeczeństwa i na przykład przedsięwzięto różnego rodzaju działań, różnego rodzaju programy. No tak jakby choć ten nasz 500+, tylko tyle, że tamte programy działają już od wielu lat, być może są poważniejsze, być może są dużo większe nakłady finansowe, stąd efekt. Powiem tak, Francja politykę rodzinną rozpoczęła po przegranej wojnie, czyli pod koniec XIX wieku z Prusami. Więc naprawdę ma bardzo długą tradycję w stosowaniu różnych narzędzi polityki tak zwanej pronatalistycznej, czyli tej zachęcającej do posiadania dzieci. No pewnie. Niemca wtedy. Tak. Tak, tak. Znaczy zauważyli, że mają po prostu, brakuje im rekrutów. Tak, że tu jest jakaś luka i trzeba się nad tym bardziej pochylić i zastanowić, w jaki sposób sprzyjać rozwojowi rodziny i tej dzietności. Natomiast to się ze sobą wszystko łączy. To znaczy, jeżeli ma pan dobry rynek pracy, na którym łatwo znaleźć pracę, łatwo ją zmienić i dochody są wystarczające do tego, żeby założyć rodzinę. Dodatkowo ma pan państwo, które mocnie i samorząd wspiera te rodziny, na przykład w postaci budowy przedszkoli, czy właśnie jakiegoś rodzaju wsparcia finansowego, tak jak tutaj pan jeden z programów wymienił, bo to jest cała bateria, to nie ma tak, że jedno narzędzie pomoże zmienić rzeczywistość demograficzną, to musi być cała bateria kompleksowo, ta rodzina musi być zaopiekowana, żeby ta dzietność mogła się na dobrym poziomie utrzymywać. W związku z czym to jest z sobą powiązane. Z jednej strony ludzie z Polski migrowali za pracą i płacą, ale z drugiej bardzo strony miłe kobiety, zobacz jak uciekły z klasztoru, widzisz? Rodzinę, no. Żeby się osiedlić, to jest niesamowite. Rozwój tej rodziny są po prostu dobre. Jeżeli możemy się zatrzymać w Polsce, opiekują się dziećmi. Wzrastają oczywiście, chcielibyśmy, żeby się działo to szybciej, ale wzrastają pensje. Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników. Pojawiają się różnego rodzaju programy właśnie wspierające demografię. O 500+ wspomniałem, ale pojawiają się również programy lokalne, budujące przedszkola, budujące żłobki. Czy to oznacza, i już człowiek nie wraca do tego klasztoru, bo skoro widzi, że to jakaś straszna głupota średniowieczna, to on by sam się tam źle czuł w tym klasztorze i one już idą do przodu. No. Życie, życie. Kocham cię, życie. Czyli potencjalne matki. A ten zasób bardzo już nam się niestety skurczył, w związku z czym ta dzietność może się lekko podnieść, ale no, mówiąc brutalnie, nie za bardzo ma już kto rodzić dzieci w Polsce. No, może trzeba być dobrej myśli. I te zapowiedzi demografów, jak powiedziała dr Zofia Lewandowska-Szwada ze Szkoły Głównej Handlowej, mogą się przecież zawsze nie sprawdzić. Rozmawiał z nią Krzysztof Grzybowski. Reklama. Już teraz spróbarnia Lidla poleca. Perlenbacher, zł 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. Atyskie gronie, drugi sześciopak 50% taniej. zł 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie. Kocham się życie. Nad życie. Kocham się. Kocham życie. 145 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny. Reklama nie. Do cholery jasnej. Jadę ekspert, wiesz, od żebrania pod kościołami. Daj spokój. Także dziękujemy.
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśnia, że najważniejsze z proponowanych zmian to m.in. wyższe kary za niestawienie się przed komisją oraz przepisy chroniące lokatorów przed eksmisją. Czyścicielami kamienic. Będziemy mogli nakładać na nich karę nawet do 1 000 000 zł. Dodatkowo no, komisja uzyska uprawnienia do prowadzenia siłą na posiedzenia komisji, jeżeli ktoś będzie konsekwentnie unikał stawiania się przed komisją. Dzięki proponowanym zmianom członkowie komisji uzyskają uprawnienia przysługujące prokuratorom w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Będą mieli m.in. wgląd do akt. Wezwania na rozprawy będą mogły być ogłoszone w internecie, a dochody z grzywien miałyby być przeznaczone na zadośćuczynienie dla ofiar czyścicieli kamienic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W noc sylwestrową korzystajmy ze sprawdzonych fajerwerków, apeluje policja. Funkcjonariusze przestrzegają przed nieumiejętnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Bawmy się bezpiecznie, podkreśla komendant stołeczny policji Paweł Dobrodziej. Będziemy się starali, żeby było radośnie, ale żeby było też bezpiecznie. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Także kupujmy te fajerwerki, które są w punktach sprawdzonych, które posiadają instrukcje. Czytajmy te instrukcje, stosujmy się przede wszystkim do tych instrukcji. Co ważne, nie odpalajmy pirotechniki w alkoholu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przypomina, by w razie wypadków alarmować służby miejskie. Ja bym po prostu o rozsądek, o to, żeby łączyć jedno z drugim. Bawmy się spokojnie i pamiętajmy, że od tego też są służby. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to proszę korzystać, proszę dzwonić, proszę alarmować, żeby nie dochodziło do zbędnych tragedii. W noc sylwestrową strażacy są wzywani do pożarów w większości wywołanych przez fajerwerki. W 2016 roku stołeczna Straż Pożarna odebrała ponad 100 takich zgłoszeń. Jan Jakub Kolski kręci kolejny film. Obecnie zdjęcia powstają w regionie łódzkim. Ułaskawienie ma wejść na ekran kin już w przyszłym roku. To historia przodków reżysera. Brat jego matki, Wacław Szewczyk, po II wojnie światowej walczył u boku Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, z komunistycznym reżimem. Historia opowiadana przez dziadków Jana Jakuba Kolskiego zainspirowała reżysera do nakręcenia filmu. UWE wykupywało tego biedaka z grobu trzykrotnie. Za każdym razem dziadkowie musieli być świadkami. Oni zakupywali z uporem. Przyjeżdżało kolejne oddziały KBW i UWE. Fotografowali, sprawdzali, czy rzeczywiście wróg lodu nie żyje. Zdjęcia do filmu powstają także w Czechach, na Kielecczyźnie i na Dolnym Śląsku. Scena rozstrzelania Wacława Szewczyka nakręcona została w tej samej szopie, w której faktycznie do tego doszło, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego. Tam na 2 tygodnie przed zdjęciami w tej stodółce, idąc śladem takiej mapy, jaką sporządziłem po lekturze dokumentów w IPN-ie, wydobyłem z belki pocisk z serii, która zabiła mojego wuja. Noszę ten pocisk teraz jak talizman. Scenariusz filmu był konsultowany z Instytutem Pamięci Narodowej. Nową produkcję Jana Jakuba Kolskiego wsparł kwotą 100 tysięcy złotych Łódzki Fundusz Filmowy. Prezydent Włoch Sergio Mattarella podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu. Otwiera to drogę do wyborów powszechnych, które odbędą się 4 marca. Sergio Mattarella kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że kadencja parlamentu powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Premier Paolo Gentiloni, spotykając się dziś z dziennikarzami na podsumowującej rok konferencji prasowej, niejako to stanowisko poparł. Potem, po nieformalnym spotkaniu z premierem Gentilonim, prezydent Mattarella po konsultacjach z przewodniczącymi obu izb rozwiązał parlament. Rząd do wyborów będzie sprawował swoje funkcje. Premier Gentiloni nie został zmuszony przez parlament do złożenia rezygnacji. Zdaniem komentatorów umożliwi mu to dalsze sprawowanie rządu, gdyby po wyborach nie udało się utworzyć rządu posiadającego większość parlamentarną. Z sondaży wynika, że taki rozwój wydarzeń jest bardzo prawdopodobny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pogotowie konsumenckie. Miała być muzyka na żywo, 3 ciepłe dania i alkohol bez ograniczeń. Była muzyka z płyt, jedno danie i kieliszek szampana. Takiego scenariusza na szczęście można jeszcze uniknąć. Jak o tym porozmawiamy na 3 dni przed Sylwestrem w dzisiejszej edycji Pogotowia Konsumenckiego. Boże Krośniewski, dobry wieczór.
wieczór, a ze mną w studiu Małgorzata Adzielu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwester dopiero przed nami, więc na razie nie ma jeszcze czego reklamować, ale co ważne, można święta reklamować. Bo się pojawiły takie sygnały w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czyli źle, tak naprawdę nie wykonano usługa związana z organizacją świąt. I podobnie jest z Sylwestrem. Tak. Też można go reklamować. Można, chociaż to są bardzo trudne reklamacje. Nie ukrywajmy, że to nie jest tak szybko, jak zamówić Sylwestra, tylko to jest rzeczywiście utrudniony proces. Przede wszystkim my jako konsumenci, którzy są niezadowoleni, muszą udowodnić, że to niezadowolenie nie wynika z naszego widzimisię, tylko wynika z podstaw, które są obiektywne. Co to jest ta podstawa obiektywna? Listen carefully, please. Listen, repeat, and repeat it again, please. Cisza jakaś, miały być te gorące dania, na przykład. To słynna sprawa, gdzie rzeczywiście konsument wie, że płaci za jakieś 3-4 gorące dania, dodatkowe jakieś przekąski, przystawki i alkohol. To jest wieczór, w którym chcemy się dobrze bawić. Część z nas chce dobrze zjeść. I dlatego to jest dla nas tak istotne. Samą jakość potraw. Wydaje mi się, że trudno byłoby zrobić reklamację. Oczywiście można, natomiast smakowe jakieś walory to jest kwestia uznania. No właśnie, bardzo. Natomiast brak na przykład tych kilkunastu czy kilku potraw, które były wymienione w ofercie, czy właśnie ta zamiana muzyki. Ale także wydaje mi się, że jakoś w takim znaczeniu, że na przykład coś było podane za zimno, za późno, nie w takich tempach, jak właśnie sugerowała umowa, czy jakaś właśnie oferta, to rzeczywiście to wszystko możemy reklamować i taką reklamacją udajemy się do tego, kto nam to zorganizował, mówiąc najprościej, sprzedał. Bo to on wystawił paragon czy fakturę, czy jakiś inny dobór zakupu i to on podesłał nam wcześniej ofertę. Co jest ofertą? No, najczęściej w takich przypadkach ofertą będzie plakat, czy jakaś taka ogólnodostępna informacja. Bardzo często potwierdzone na maila, czy jakimś innym środkiem porozumiewania, ale takim, którym można byłoby go odtworzyć, czyli nie tylko rozmowa telefoniczna, ale właśnie coś, co jest napisane. Czyli jak rozumiem, możemy jako konsumenci na przykład domagać się podpisania umowy, tak, gdzie poszczególne elementy imprezy sylwestrowej są wyszczególnione. Tak, ale jak się dzieje tak ciężki wieczór, panie dyrektorze, wydaje mi się, że ciężko będzie namówić i samego organizatora, i samą osobę, która też wybiera się na sylwestra, żeby zdecydowała się na rzeczywiście aż taki krok, który naprawdę pod względem prawnym jest artystyczny, ale pod względem takim, no, raczej nie podpisujemy umów. Jak wybieramy się do kina i wiemy, że będą 3 filmy i będą do tego jeszcze przekąski, ale lampka szampana i pokaz fajerwerków o godzinie 12. To powinno być. To najczęściej jest tak, że to jest ogólnie dostępna oferta, przysyłana nam na maila. To już jest, proszę Państwa, podstawa do tego, żeby złożyć reklamację. Jeżeli zamiast tych 5 filmów było tylko 4, albo zamiast tych przekąsek były, no nic nie było, bo było tak dużo ludzi, że rzeczywiście nam, dla nas to nie starczyło. To też jest powód do reklamacji. I teraz najlepiej złożyć taką reklamację natychmiast po zakończonej imprezie sylwestrowej. Wiem, że jest to trudne do udowodnienia, czy też do zbierania dowodów podczas samej nieudanej imprezy sylwestrowej. No właśnie, zdjęcia, czy też kontakt do osób, które były razem z nami na tej imprezie sylwestrowej, gdy mogłyby w przypadku konfliktu, jakiegoś sporu, poświadczyć, że rzeczywiście tak było. Bo tak jak zaczęliśmy, to jest ten ogromny problem, żeby tą subiektywność naszych odczuć oddzielić od tego obiektywizmu, który jest niezbędny w udowodnieniu, że rzeczywiście coś było nie tak. Natomiast możemy próbować, możemy egzekwować te twarde, zapisane, chociażby na plakacie, zobowiązania. Tak, zobowiązania tego, które organizuje Sylwestra. I pisząc taką reklamację, może warto też to powiedzieć, że to nie musi być jakiś epistol, jakaś, wiecie Państwo, dokument niesamowitej wagi dawnej. To tak naprawdę może być zwykła kartka papieru na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uoki.gov.pl. Znajdziecie Państwo gotowe wzory na możliwość składania różnego rodzaju reklamacji. Ale m.in. właśnie jakaś nieudana
Silka czy Sylwestrowa, czy turystyczna, to jest bardzo podobnie, się prawie klasyfikuje. I teraz no, trzeba napisać, kto składa reklamację, do kogo składa reklamację i opisać to, co się wydarzyło. Zostawić emocje za drzwiami, w nowy rok wejść bez emocji, ale szczegółowo opisać, co się wydarzyło, to czego żądamy. Możemy żądać w takich przypadkach najczęściej obniżenia ceny, czyli to są pewnie będą procentowo do określone, czyli 10, 20, 30. Też nie szalejmy. To szacowanie strat. My się czujemy w jakiś sposób pokrzywdzeni. No bo to jest jedyna noc w roku, tak, chcemy zakończyć dobrze stary, powitać nowy. Ja to wszystko rozumiem, ale żądanie 90% za to, że no, to jedzenie nie było podane w takiej kolejności, jak oczekiwaliśmy, to na pewno jest przesada i żaden sąd no, po prostu w sytuacji spornej nie przyzna racji. Coś takiego jak straty moralne. No właśnie, to jest już zupełnie inna kwestia. Ja mówię tutaj bardziej o takim prostym dochodzeniu tego, za co zapłaciliśmy. Bo jeżeli na przykład Sylwester przyczynił się do tego, że rozpadł się nam związek, coś się wydarzyło jeszcze bardziej, ja nie wiem, co się mogłoby wydarzyć, ale powiedzmy, że rzeczywiście mieliśmy jakieś straty związane, no na przykład, no właśnie na sytuacje osobiste, moralne, to już dochodzimy tego na zupełnie innym rodzaju przepisach. No, oczywiście to wszystko jest możliwe, ale pamiętajcie Państwo, to nie jest Ameryka. Niestety, ale niektórzy być może w Ameryce spędzą Sylwestra, bowiem coraz więcej Polaków za granicą właśnie chce świętować ten czas. I teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że wykupiliśmy wyjazdy zagraniczne, co więcej zrobiliśmy to u niepolskiego operatora. Co wtedy, jakie mamy prawa, jak reklamować ewentualne nieprawidłowości? O to zapytaliśmy Karola Murza z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jeżeli firma nie ma przedstawicielstwa w Polsce, a takich firm na naszym rynku operuje dość dużo, powinniśmy tak czy siak skontaktować się z ich oddziałem w Berlinie, we Frankfurcie czy w Paryżu i powinniśmy zrobić ten język angielski, który jest uniwersalnym językiem w tego typu obrocie. Jeżeli przedsiębiorca nam odpisze i odmówi uznania roszczeń, możemy zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, o ile ten przedsiębiorca pozostaje w ramach Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii. Wtedy my, jako ECK, obejmujemy pomocą prawną, bezpłatną takiego konsumenta, wymagając od niego opisu sprawy i dokumentacji na poparcie tego zdarzenia, które jest przedmiotem skargi. O czym jeszcze, Pani Rzecznik, trzeba pamiętać, kiedy wyjeżdżamy na Sylwestra za granicę? Jak możemy się zabezpieczyć przed właśnie nieudanym wyjazdem, nieudanym Sylwestra? Ja bym wróciła tutaj do tej sytuacji, gdzie jednak organizatorem jest polski operator. I ten Sylwester wówczas może się nie tylko odbywać za granicą, ale również w Polsce, bo my do tej pory mówiliśmy o takich Sylwestrach jako impreza turystyczna, gdzie kupujemy raczej hotelu czy bezpośrednio u organizatora właśnie jakąś imprezę sylwestrową, a nie turystyczną właśnie. Natomiast gdyby się wydarzyło coś takiego, że rzeczywiście Państwo chcecie spędzić no właśnie Sylwestra w Londynie albo w Paryżu, albo jakimś na przykład azjatyckim mieście, to wówczas już bardzo często korzystamy z usług jakiegoś tur operatora. No bo nie mamy czasu, mówimy o takiej właśnie sytuacji. Czyli kupujemy pakiet, przejazd, nocleg, wyżywienie, zorganizowanie czegoś na miejscu, mniejsze, większe, ale generalnie jakiś pakiet. To wówczas rzeczywiście troszkę są inne prawa, bo wchodzi tak zwana ustawa o usługach turystycznych. To, że to jest ta szczególna noc, właśnie ta noc sylwestrowa, nie oznacza wcale, że jesteśmy wyjęci spod jakiegoś tam prawa, czy właśnie ta główna ustawa o usługach turystycznych nie będzie działać. Będzie. I teraz co robimy? Gdyby się okazało, że coś jest nie tak, czy na przykład no właśnie ten transport był jakiejś niskiej jakości, coś nie dojechało, były jakieś opóźnienia, no to o czym zapewniał właśnie tour operator, nie miało miejsca, chodzą złej jakości. Wszystko to, co może się wydarzyć tak naprawdę podczas normalnego wyjazdu wakacyjnego, to wówczas mamy prawo do reklamacji. Tu są troszkę inne zasady. Po pierwsze, już możemy na miejscu do przedstawiciela biura podróży zgłosić wszelkie zastrzeżenia, które się pojawiły. I to jest dobre rozwiązanie. Najlepiej to też spisać. Tak, najlepiej to też spisać, najlepiej też mieć jakiegoś świadka, bo to bardzo często są osoby, które się spotkały właśnie w tym autokarze, czy w tym pociągu, czy w tym samolocie latujące na tę konkretną imprezę.
I teraz musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Tak naprawdę 30 dni to maksymalny czas na złożenie reklamacji. W przypadku innych usług to jest raczej czas niedookreślony, jak dostąpić niezwłocznie, ale właśnie w usługach turystycznych to jest ta ceduła czasowa, która jest bardzo ważna. 30 dni mamy jako konsumenci na złożenie reklamacji. I teraz w oszacowaniu tych naszych jakichś niezadowolenia pomaga nam tabela frankfurcka. Tabela frankfurcka do znalezienia w internecie i ona procentowo dookreśla różne nieprawidłowości. I tu już będzie łatwiej. Gdyby okazało się to monotonne jedzenie, o którym mówiliśmy wcześniej, czy jakieś nieprawidłowości z jedzeniem, to od 5 do 25% możecie Państwo żądać pewnego rodzaju odszkodowania. I tak dalej. To są cztery grupy różnego rodzaju przykrych spraw, które mogą się konsumentowi oczywiście przydarzyć podczas pobytu za granicą czy też w Polsce. Ważna rzecz, że biuro podróży ma 30 dni na odpowiedź na taką reklamację. Jeśli tego nie zrobi, to wszystko to, co opisaliśmy, plus to, czego żądamy, powinno zostać spełnione. Czego najczęściej dotyczą konsumentów? Ano tego, że biuro podróży nie konsultuje się, czy nie kontaktuje się z konsumentem po tych upływie tych 30 dni, czyli konsument oczekuje na jakikolwiek kontakt z biurem podróży, lub też biuro podróży uważa, że konsument oszacował swoje straty zbyt wysoko. Wówczas najczęściej dochodzi do tak zwanego albo mediacji i wówczas proponuje kontakt z inspekcją handlową, ale mówimy tu już o lutym, marcu 2018 roku, jeśli ta sprawa nie będzie mieć dobrego końca, albo jakieś rozwiązanie polubowne. Inspekcja handlowa może Państwu pomóc. Zanim jednak do ewentualnej reklamacji dojdzie, może się zdarzyć tak, że zrezygnujemy z już opłaconej imprezy sylwestrowej. Co wtedy z takim problemem zgłosiła się do nas nasza słuchaczka? Wybieramy się na imprezę sylwestrową, tam jest spektakl, kolacja po spektaklu. Ja mam takie pytanie. I dam tak, nie muszę mówić. Albo z tego typu zdarzenia będziemy mieli szansę na zwrot pieniędzy. Jest problem. Jak słyszycie Państwo, dlatego że oczywiście my jako Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów uważamy, że w takich przypadkach nagłej choroby, jakiejś nieprzewidzianej sytuacji losowej, konsument nie powinien mieć możliwości odstąpienia od umowy i poniesienia tylko tych kosztów, które zostały związane, co zostały poniesione przez organizatora w związku z organizacją. Do tego momentu, kiedy nam się to nieszczęście wydarzyło. No ale i tak powinno być, proszę Państwa, w normalnym świecie. Troszkę wymogliśmy na branży turystycznej takie sytuacje. Natomiast Sylwester, szczególnie dziś, kiedy rozmawiamy w czwartek, a tak naprawdę do zakończenia roku zostało te kilkadziesiąt godzin. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że to jest ciężka sytuacja, ponieważ najczęściej przedsiębiorcy rzeczywiście poniósł dość duże nakłady, żeby zorganizować to przedsięwzięcie. Ponadto trudno będzie mu znaleźć kogoś, kto zastąpi nas na tym miejscu, więc trudno będzie sprzedać tę ofertę. Nie dziwiłabym się przedsiębiorcy, bo na tym etapie mówili, że omieścili koszty związane z procentami typu 80-90. No jestem... Czyli tak naprawdę to wszystko zależy od dobrej woli organizatora. Tak naprawdę oszacowania, czy wyliczenia, ile poniosą kosztów, bo przedsiębiorca może powiedzieć na przykład, że do tego momentu zostały już zakupione składniki, wynajęty kucharz, zarezerwowane miejsce i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to wyobrazić, że na przykład z grupy 50-osobowej, która była zapisana na tego sylwestra, rezygnuje na przykład, nie wiem, 10 osób. To jest dość duża strata dla organizatora, tym bardziej, że musiał ponieść jakieś już koszty. No i teraz będzie on wyliczał każdorazowo, ile rzeczywiście w każdym przypadku poniósł kosztów związanych z organizacją tego sylwestra, więc tu nie mam najlepszej wiadomości dla słuchaczki. Generalnie najlepiej przewidywać takie sytuacje wcześniej, albo się ubezpieczyć, albo
zabezpieczyć się w ten sposób, że właśnie podpisujemy dosłownie jakieś dwa zdania na wypadek choroby, jeżeli mamy dzieci, osoby starsze, czy w ogóle po prostu spodziewamy się jakiejś nietypowej sytuacji, zabezpieczyć się wcześniej, żeby gdyby się to wydarzyło, to rzeczywiście mamy na co się powołać, bo tak, no to wyliczenie może być bardzo niekorzystne dla nas. A czy jako konsumenci mamy jakieś prawa w przypadku imprez plenerowych, no bo oprócz domówek to jest chyba najbardziej popularny sposób spędzania tego wieczoru sylwestrowego. Wszystko zależy od tego, na co opiewa umowa. Jeśli to jest otwarty sylwester gdzieś na placu, ale jednocześnie wiąże on się na przykład nie wiem, z tym, że będziemy przeszukiwani, ponieważ są takie, a nie inne reguły bezpieczeństwa, to wchodząc w taką imprezę czy na taką imprezę przestrzegamy tych regulaminów, które są, ale jednocześnie jakby te oczekiwania, które są związane z samą organizacją są dość niskie, albo powinny być dość niskie, dlatego że proszę Państwa, tam nie ma przepływu gotówki. Ta usługa jest dawana nam za darmo i ona jest jakby pewnego rodzaju ofertą, która może nam się podobać lub też nie. My musimy przyjąć pewne zasady związane na przykład z tym, że nie będzie być może możliwości wniesienia, nie wiem, parasolki, aparatu fotograficznego albo alkoholu, bo to też się gdzieś tam może zdarzyć. Natomiast myślę, że warto powiedzieć, że przy okazji w ogóle usług sylwestrowych, my zapominamy o tym, że istnieją podstawowe nasze prawa związane z tym, że możemy reklamować w ogóle usługi. I jeżeli na przykład jakaś gospodyni do nas wspomnianie, która wybiera się na przykład do fryzjera lub na makijaż, lub na jakieś inne jakieś upiększenia związane właśnie z tą nocą sylwestrową, to, drogie panie, taką usługę nienależycie wykonaną też można reklamować. I składamy normalną, prostą reklamację do tego, kto nam źle wykonał daną usługę i dochodzimy z tego. Jeśli nasze włosy zostały zniszczone, czy wydarzyło się jeszcze coś, nie wiem, strasznego przy okazji upiększania, to dodatkowo dochodzimy roszczenia, które jest związane z tym, że my musimy ponieść, nie wiem, koszty w 2018 roku do doprowadzenia siebie do stanu normalności. Więc to są usługi, które możemy reklamować, o czym bardzo często zapominamy w tym ferworze walki, że wydaje mi się, że dobro jakiś towar, wiemy, ale że usługę to nie wszystko. No to teraz porozmawiajmy o towarach, bo jeśli mówimy o sylwestrze, takie ciekawe, proszę Pani, bo to wszystko jest wątku naprawdę. Fajerwerków i zacznijmy. Na pewno miejsca sprawdzone, no, ale zakładam, że nie robimy tego jako że, Polacy, którzy widzicie Państwo, są na ostatnią chwilę zostawiając wszystko. To proponuję, jeśli to jest rzeczywiście no, miejsce takie, w którym no po prostu takie łóżko, nie wiem, sprzedaż obnośna, obwoźna. Tak, to jeżeli Państwo na to się decydujecie, to proszę sprawdźcie przynajmniej zabezpieczenia, czy nie ma jakichś naruszeń, czy nie ma jakiegoś rozdarcia. Z badań inspekcji handlowej wynika bardzo często, że te materiały... Boże, że ta baba tu wchodzi, no daj spokój. Kobieto, daj spokój. Że część można po prostu gołym okiem określić. My nie musimy się znać na wszystkich tych klasach, które są dostępne lub też niedostępne, bo to tak naprawdę sprzedający powinien nie sprzedawać rzeczy, których nie można odpalać w tłumie, tak? Natomiast generalnie co do zasady jest tak, że sprawdzamy właśnie opakowanie, sprawdzamy to, czy nie ma jakichś pęknięć, rozdarć. Jeśli tak, to rezygnujemy z tego. I kolejna rzecz to jest taka, że każdy z tych fajerwerków, bez względu na klasę, która jest, do której jest zaklasyfikowany, powinien mieć jasną informację, jak rodzinnego, rodzinnej pomysłowości. Z tą intencją życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym 2018 roku. Dziękuję bardzo. Są takie fajerwerki, które można... Był to fajeton Rospolski, mówił do Państwa minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Przygotowaniem do tego, więc te instrukcje obsługi czytamy, ale czytamy nie. Drodzy przyjaciele, szanowni Państwo, kochana Rodzina Radia Maryja, jak już wiemy, sanktuarium Wotum Wdzięczności za świętego Jana Pawła II, wybudowanym, a teraz wykończanym przez Rodzinę Radia Maryja, zapraszamy i prosimy dalej o pomoc, byśmy mogli wykończyć tę świątynię. Prosimy dalej o pomoc, ale chciałbym jeszcze Państwu przedstawić następną sprawę. Otóż w tej świątyni jest kaplica pamięci męczenników polskich. W tej chwili jest już prawie 1200 nazwisk tych, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, bo pomagali Żydom w czasie Holokaustu. Niejednokrotnie za szklankę wody czy kromkę chleba. Trzeba o nich pamiętać.
Jeszcze do niedawna ci bohaterzy, męczennicy, nie byli upamiętnieni w Polsce. Podjęliśmy się tego. Nie robiły poprzednie rządy. Teraz jest inna atmosfera i jest nie tylko przychylność, by to robić. Proszę Państwa, ale czy nie czas pomyśleć o następnej sprawie, bardzo bolesnej sprawie? Wielu Polaków było zamordowanych przez tak zwane UFA. Pragniemy budować braterstwo między ludźmi. To jest powołaniem każdego ucznia Chrystusa. I dlatego proponujemy, może się to uda. Oczywiście przy współpracy wielu na pewno się uda. Otóż pragniemy upamiętnić tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich w czasie tych strasznych mordów. Upamiętnić Ukraińców, tych, którzy ostrzegali Polaków, którzy może ukrywali Polaków. Bo dzisiaj dowiadujemy się, że wielu jeszcze nie chce się do tego przyznać, że się boi. Proszę Państwa, trzeba to upamiętnić. Prosimy o telefonowanie do Instytutu imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. Telefony przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. A więc upamiętniamy Ukraińców, którzy ratowali Polaków, którzy ostrzegali Polaków przed zbrodniarzami. Podaję numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. Upamiętniamy tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich. Czy sztuk właśnie materiałów wybuchowych. I to nie są takie państwa jak Malta, gdzie fajerwerki odpalane są co kilkanaście dni w związku z kolejną festą, tylko to są właśnie te państwa, które chcą dbać o konsumentów, ale w których też fajerwerki są wielką częścią spędzania, nie wiem, tak było, świąt. Tak było, on też był księdzem. Cały czas mamy faktycznie to, że trzeba dbać o bezpieczeństwo konsumentów. Pewnie najlepiej będzie, jak tego dnia 31 grudnia zadbamy sami o siebie i mądrze będziemy odpalać te fajerwerki. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczy. I one były zakończone. Ale bezpiecznej zabawy sylwestrowej kończymy ostatnią w tym roku audycję. Pogotowie konsumenckie, Bożej Kraśniewskiej. Dziękuję i do usłyszenia w nowym roku, a do tego czasu naturalnie polecam Państwu naszą stronę internetową gospodarka.polskieradio.pl. Reklama. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne. Radio Koncito. Proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa. Jest godzina 21, to bardzo ważna godzina dla nas Polaków, dla rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, bowiem jednoczy nas wszystkich w imię Matki Bożej Królowej Polski. Dlatego już teraz łączymy się z Jasną Górą, z kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. Także jesteśmy w Polsce, jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, gdzie się buduje nasz Religowski dom, a może nawet i cztery. I proszę Państwa, są same mohery. Modlitwa. A tu z kościoła uciekł, wiesz. Po co? Opowiada człowiek, że uciekł z kościoła. I Gołda myślę, ja tak myślę, wiesz. No. Te moje dzieci to po co tam poszły do tego klasztoru? Po co? Żeby uciekać? Po co tam te dzieci poszły? Hazardowa teraz. Jazda po buspasach i darmowe parkowanie to niektóre zapisy przyjętego przez rząd projektu ustawy o elektromobilności. W Bazylei rozpoczęło się 40. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę STZ. Maja Borkowska, zapraszam.
Prokuratura Krajowa wznowiła śledztwo w sprawie tzw. afery hazardowej z 2009 roku. Dowiedziały się wiadomości TVP1. Decyzję podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski po zapoznaniu się z aktami sprawy. Pełniący wówczas funkcję szefa klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki mieli wprowadzić do ustawy hazardowej zapisy korzystne dla biznesmenów z tej branży. Sprawę ujawnił w październiku 2009 roku Cezary Gmyz w artykule w Rzeczpospolitej. W wiadomościach TVP mówił, że prokuratora, który chciał postawić zarzuty ówczesnemu wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy, odsunięto od sprawy. Zabrano śledztwo prokuratorowi Masłowskiemu z Białegostoku w momencie, w którym planował on postawienie zarzutów karnych niedopełnienia obowiązków wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy w związku z brakiem nadzoru nad rynkiem gier hazardowych i niesformułowaniem przepisu. Ta decyzja wówczas została podjęta w sposób co najmniej dziwny podczas urlopu prokuratora Masłowskiego, kiedy rozprutą mu szafę, zabrano akta, zawieziono je do Poznania, a następnie umorzono i w międzyczasie sprawa się przedawniła. Sprawę umorzono w kwietniu 2011 roku. Wznowione postępowanie będzie też obejmować decyzje Ministerstwa Finansów podejmowane w latach 2003-2009 dotyczące rejestracji automatów do gier o niskich wygranych, czyli tzw. jednorękich bandytów. Jazda po obu pasach, darmowe parkowanie czy zwolnienie z podatku akcyzowego to zachęty dla posiadaczy samochodów elektrycznych zapisane w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza on do polskiego prawa unijne przepisy. Ma także ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem. Projekt zakłada powstanie sieci kilku tysięcy ładowarek i stacji tankowania gazu ziemnego. Nakłada na samorządy obowiązek stopniowej wymiany części autobusów. Za 10 lat prawie 1/3 z nich ma być napędzana prądem. Jak mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski, przykład ma dać sam rząd. 2025 rok, połowa samochodów administracji rządowej będzie elektryczna. Miasta będą mogły wprowadzić niskoemisyjne strefy. Za wjazd właściciel spalinowego auta zapłaci do 30 zł, wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Będzie to w mojej ocenie bardziej traktowane jako mechanizm walki o jakość powietrza niż samo narzędzie związane z promocją elektromobilności. Ministerstwo Energii za pośrednictwem Łokiku występuje do Komisji Europejskiej o notyfikację przepisów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jutro umowę dofinansowania zakupu autobusów w programie Bezemisyjny Transport Publiczny podpiszą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel ma być przeznaczonych około 2 miliardów 200 milionów złotych. W Bazylei rozpoczęło się 40. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę STZ. Bierze w nim udział 20 tysięcy uczestników. Tematem spotkania w Bazylei jest radość, która wypływa z Ewangelii. Czuję trochę jakąś taką pustkę i chciałbym z modlitwą być nowy rok, ale też bardzo radośnie spędzić ten czas, bo kiedy się spotykają młodzi ludzie z różnych zakątków, tworzy niesamowitą atmosferę, niesamowitą radość. Po raz pierwszy młodzież jest przyjmowana przez parafie, wspólnoty i mieszkańców trzech krajów jednocześnie: Szwajcarii, Francji i Niemiec. Mieszkamy w tym czasie w rodzinach, które bardzo gościnnie otwierają swoje domy. To jest bogacenie dla tych, którzy jadą do tych zawodów, którzy przyjmują. W programie spotkania oprócz wspólnych modlitw przewidziano także warsztaty słuchowości, problemów społecznych, relacji między sztuką i wiarą. Możemy poznawać kulturę tego miejsca, do którego przyjechaliśmy. W Sylwestra wszyscy spotkają się na czuwaniu modlitewnym w intencji pokoju. Później wezmą udział w radosnym i roztańczonym święcie narodów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Opublikowany dziś w Londynie raport ostrzega, że niekontrolowana robotyzacja pogłębi nierówności społeczne w Wielkiej Brytanii. Analiza ośrodka badawczego Institute for Public Policy Research przewiduje, że roboty wkrótce będą przejmować pracę ludzi. Nie demonizuje jednak maszyn, podkreślając, że są sposoby, by na rewolucję technologiczną się przygotować i by miała ona pozytywne skutki. It is I, C-3PO. Do takich robotów jak C-3PO z Gwiezdnych Wojen jeszcze nam daleko. Raport przewiduje jednak, że i tak automatyzacja spowoduje głębokie przemiany świata pracy już za 20 albo nawet za 10 lat. Najbardziej zagrożone sektorem transport i handel. Tu zniknąć mogą 2/3 dzisiejszych stanowisk. Raport przestrzega. Automatyzacja powiększy nierówności. Pozyska na niej głównie grupa posiadająca już kapitał i korzystająca z pracy ludzi o wysokich kwalifikacjach. Raport nie przesądza jednak, że maszyny staną się wrogami nisko wykwalifikowanych pracowników. Przeciwnie, podkreśla, że ręce robotów przyczynić się mogą do zwiększenia produktywności kraju, a negatywnie
negatywnym skutkom da się przeciwdziałać. Po pierwsze, wprowadzając program przekwalifikowywania robotników z zagrożonych sektorów, a po drugie, rząd miałby aktywnie działać na rzecz redystrybucji. Tak by więcej ludzi było w posiadaniu kapitału i czerpało z nadchodzącej rewolucji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. No. I jeszcze prognoza pogody. Noc pochmurna, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 0 stopni na zachodzie do 4 na wschodzie. W dolinach górskich od minus 3 do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Grzegorz Świątczak, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ, południe. A w programie powiemy m.in. o tym, że właściciele samochodów elektrycznych będą mieli łatwiej, że rząd przyjął bowiem projekt ustawy o elektromobilności. To otworzy drogę do tego, żeby ktoś, kto i chce się przysłużyć ochronie środowiska, czystemu powietrzu z jednej strony, a z drugiej strony ma ambicje, żeby mieć samochód elektryczny, w innych warunkach jeździć, więc będzie mógł to zrobić i będzie w Polsce to już dostępne. Będzie też o historii, ale tej nie tak odległej. 25 lat temu uchwalone zostało prawo, które dało podstawy pod budowę nowego ładu medialnego w Polsce. Chodzi o ustawę o radiofonii i telewizji. Powiemy też o najwyższej w swojej historii karze, jaką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producentów płyt wiórowych i pilśniowych używanych do produkcji mebli, którzy byli w zmowie cenowej. Te najtańsze kuchnie tak naprawdę można kupić za parę tysięcy złotych, te wyposażenie właśnie meble, najdroższe kilkadziesiąt tysięcy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zaczynamy od dzisiejszego posiedzenia rządu. Rada Ministrów m.in. przyjęła projekt ustawy o elektromobilności. Projekt ustawy dotyczącej wsparcia mieszkaniowego kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach, a także zmiany w prawie dotyczące składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z programu rozwoju obszarów wiejskich w formie elektronicznej. Zmiany w obszarze elektromobilności i paliw alternatywnych przewidują ułatwienia dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Wprowadzają one do polskiego prawa unijne przepisy. Mają także ułatwić budowę infrastruktury do pojazdów elektrycznych czy zasilanych gazem. Więcej na ten temat wie Karol Tokarczyk. W strategii odpowiedzialnego rozwoju zaplanowano, że za 7 lat po Polsce jeździć ma milion elektrycznych pojazdów. Regulacja ma spopularyzować samochody o takim napędzie, przekonuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. I to otworzy drogę do tego, żeby ktoś, kto i chce się przysłużyć ochronie środowiska, czystemu powietrzu z jednej strony, a z drugiej strony ma ambicje, żeby mieć samochód elektryczny, w innych warunkach jeździć, więc będzie mógł to zrobić i będzie w Polsce to już dostępne. Ma się tak stać dzięki ułatwieniom zapisanym w projekcie ustawy. Jazdy w obu spasach nie będą płacili miejsca parkowania, nie są opłaty przez poszczególne miasta wprowadzone. To wszystko na czas tak jakby promocji i zachęcenia do korzystania z samochodów elektrycznych będzie obowiązywało do 2025 roku. Jeśli chodzi o sprawę akcyzy, ona jest w ustawie też zawarta i samo zwolnienie z akcyzy to już jest na poziomie 1/4 samochodu. Samorządy będą musiały spełnić specjalne wymagania do 2028 roku. Blisko 1/3 autobusów ma być wyposażona w napęd elektryczny, ale jak twierdzi wicedyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski, może stać się to szybciej. Może się okazać w krótkiej perspektywie czasu, że tak na dobrą sprawę rozwiązania, które są przewidziane w ustawie, które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, to one będą realizowane w sposób naturalny, dlatego, bo to po prostu w takim kształcie będzie się opłacało z punktu widzenia ekonomicznego. Przykład, jak wyjaśnia szef resortu energii, ma dać sama administracja rządowa. 2025 rok, połowa samochodów administracji rządowej będzie elektryczna. Samorządy będą miały możliwość wytyczenia tak zwanych stref niskoemisyjnych. W tych strefach samochody spalinowe nie będą mogły wjeżdżać. Natomiast samochody elektryczne będą mogły być tam wjeżdżać i będą mogły być tam parkowane. I jeżeli ktoś, kto nie posiada samochodu elektrycznego i spalinowym samochodem by chciał na tej strefie przebywać, to będzie musiał ponosić opłatę dzienną, dobową do 30 zł.
Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich ocenia, że takie strefy powstaną najpewniej dopiero po wyborach samorządowych. Projekt regulacji przewiduje budowę około 6 tysięcy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo ma powstać około 400 stacji szybkiego ładowania. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A Ministerstwo Energii za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów występuje do Komisji Europejskiej o notyfikację przepisów. Konsultacje projektu ustawy trwały rok, a do dzisiejszego posiedzenia rządu wrócimy w dalszej publicystycznej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dzisiaj została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB w roku 2025. Ustawa wejdzie w życie za kilka dni. To historyczna chwila i wielki dzień dla polskiej służby zdrowia, powiedział minister Konstanty Radziwiłł, komentując opublikowanie ustawy. Przypomniał, że ustawa przewiduje, iż w ciągu 10 lat do systemu służby zdrowia wpłynie dodatkowo 547 miliardów złotych. Te pieniądze są rozłożone w czasie. Ustawa wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku i zaczynamy nowy etap nie tylko absorbowania tych środków do systemu, ale również pracy nad tym, jak najmądrzej te środki wprowadzić do systemu. W pierwszej kolejności mają być zrealizowane konstytucyjne zobowiązania państwa w stosunku do niektórych grup obywateli, zaznaczył szef resortu zdrowia. To są dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni i osoby w wieku podeszłym. Ważne jest również skrócenie kolejek, w których Polacy zbyt długo oczekują na zabiegi. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji może zostać przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu, którego początek zaplanowano na 9 stycznia. Projekt w połowie grudnia został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ustawodawczą. Od nowelizacji uzależniony jest harmonogram dalszych prac gremium badającego reprywatyzację w stolicy. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśnia, że najważniejsze z proponowanych zmian to m.in. wyższe kary za niestawienie się przed komisją oraz przepisy chroniące lokatorów przed eksmisją. Nowelizacja sprawi, że komisja będzie mogła działać jeszcze szybciej i sprawniej, da nam szansę skuteczniejszej walki z oczyścicielami kamienic. Będziemy mogli nakładać na nich karę nawet do 1 000 000 zł. Dodatkowo komisja uzyska uprawnienia do prowadzenia siłą na posiedzenia komisji, jeżeli ktoś będzie konsekwentnie unikał stawiania się przed komisją. Dzięki proponowanym zmianom członkowie komisji uzyskają uprawnienia przysługujące prokuratorom w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Będą mieli m.in. wgląd do akt. Wezwania na rozprawy będą mogły być ogłoszone w internecie, a dochody z grzywien miałyby być przeznaczone na zadośćuczynienie dla ofiar czyścicieli kamienic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje ofensywę dyplomatyczną w związku z uruchomieniem przeciw Polsce artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zdaniem komisji w Polsce może istnieć ryzyko naruszenia praworządności w związku ze zmianami w sądownictwie. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że 9 stycznia w Brukseli premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał m.in. o artykule 7 z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Być może będzie też towarzyszył pan Frans Timmermans. Po drugie, skorzystamy oczywiście z tej opcji 3 miesięcy na złożenie wyjaśnień. Przedstawimy obszerne wyjaśnienia, tak jak do tej pory się przedstawię przez 2 lata. Ale po trzecie, oczywiście, ponieważ komisja zdecydowała się, aby sprawę przekazać państwom członkowskim, będziemy kontaktować się z wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wyjaśniać im nasze stanowisko. Minister Waszczykowski dodał, że ważne będą rozmowy w ramach nowych prezydencji. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że ważną rolę w rozmowach z krajami Unii odegra także prezydent Andrzej Duda. Prezydent oczywiście też spotyka się z głowami innych państw członkowskich Unii Europejskiej i będziemy rozmawiać, będziemy namawiać prezydenta, aby również w swoich rozmowach uwzględniał również tą problematykę i przekonywał swoich interlokutorów do naszych racji, do naszego programu reform w wymiaru sprawiedliwości. Uruchamiając artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja Europejska zdecydowała o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Artykuł 7 mówi, że na uzasadniony wniosek 1/3 państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada Unii Europejskiej
Europejskiej większością 4/5 po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. W kolejnych ustępach tego artykułu opisane są następne etapy postępowania, którego efektem może być nałożenie sankcji na dane państwo, w tym w postaci zawieszenia prawa do głosowania na forum Unii Europejskiej. Nałożenie takich sankcji wymaga jednak jednomyślności unijnych państw. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Warszawie uczczono 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiciele prezydenta, najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, harcerze i członkowie grup rekonstrukcyjnych zebrali się przed pomnikiem upamiętniającym powstańców na wojskowych powązkach. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że cały czas potrzebne jest świadectwo czynów powstańców wielkopolskich, którzy chwycili za broń w obronie niepodległości i zwyciężyli. Synonimem polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych stały się bolesne słowa gloria victis, chwała zwyciężonym. Słowa tak mocno wryte w polskiej świadomości, że zdeterminowały nasze podejście do historii. Dziś na warszawskich powązkach oddajemy hołd tym, o których powiedzieć możemy z dumą chwała zwycięzcom. Zwycięstwo Wielkopolan było owocem dziesięcioleci pracy organicznej nauczycieli i działaczy społecznych na terenie zaboru pruskiego, dodał marszałek Marek Woźniak. Przez ponad 120 lat cierpiąc prześladowania, poddawani germanizacji, wyrzucani z domów i ziemi, nie porzucili nadziei, że nadejdzie chwila, na którą muszą być gotowi. Nie byłoby zapewne tego zwycięstwa, gdyby nie wcześniejsze, wieloletnie wysiłki twórców pracy organicznej nad stworzeniem z Polaków żyjących pod pruskim zaborem nowoczesnego, świadomego swych celów społeczeństwa. Za poległych powstańców wielkopolskich modlił się biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Przed uroczystościami na wojskowych powązkach uczestnicy obchodów zebrali się w kościele świętego Jacka na mszy w intencji powstańców wielkopolskich, a po niej złożyli wiązanki przy grobie nieznanego żołnierza. Polskie Radio 24. Północ, południe. My zmieniamy temat, chociaż to też będzie temat historyczny. Dokładnie 25 lat temu uchwalona została bowiem ustawa o radiofonii i telewizji. Określa ona m.in. rolę mediów publicznych oraz reguluje rynek mediów prywatnych. W Warszawie z okazji tej rocznicy odbyła się dziś konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele mediów, uczelni wyższych i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na miejscu był też Karol Surówka. Uczestnicy debatowali o początkach regulacji mediów w Polsce, o zagadnieniach prawnych czy politycznych. W tym ostatnim aspekcie różnic zdań nie brakowało. Co do jednego, wszyscy jednak byli zgodni. Wprowadzona 25 lat temu ustawa jest nieaktualna. Odkąd zaczęła obowiązywać, rynek medialny przeszedł niejedną rewolucję. Od komercjalizacji przez wejście mediów do sieci, aż po uspołecznienie mediów i pojawienie się platform, dzięki którym każdy może prowadzić transmisję i publikować wiadomości dla całego świata. Powstaje pytanie, czy i jak nowe media regulować, mówi Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu nie ma jasnych odpowiedzi. Moim zdaniem to, co stworzą, dzięki technologiom informatycznym, dzięki internetowi jest wartością samą w sobie, której nie należałoby gubić przy tym pędzie do regulacji, raczej pójść w stronę tego, żeby wyrównać szanse, raczej rozluźniać ten gorszet regulacji po to, żeby szanse wyrównywać. Ale z drugiej strony, żeby jednak dbać o jakość przekazu, o jakość programu, o jakość informacji. Kluczowe zmiany w zakresie nowych mediów nie tylko w Polsce, ale i całej Europie mogą pojawić się już w przyszłym roku. Chodzi o równy dostęp do treści internetowych w różnych częściach świata, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnik rządu do spraw jednolitego rynku cyfrowego Krzysztof Schubert. Jednym z nich są te tematy związane z kontentem, z danymi, z transmisją, z dostępem do kontentu z różnych państw, o czym teraz też rozmawiamy na poziomie europejskim, żeby podróżując można było mieć dostęp do wykupionych przez siebie serwisów audiowizualnych pomiędzy państwami. Uczestnicy konferencji zwracali również uwagę na inne wyzwania. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił m.in. o problemie komercjalizacji mediów publicznych. To obserwujemy niestety na ekranie, że moim zdaniem część z tych istotnych, najistotniejszych zastrzeżeń dotyczą tego, że nie bardzo jest co oglądać. Nie dotyczy to warstwy politycznej, informacyjnej, choć tutaj jest dużo do zrobienia na pewno, bo choćby żeby nie mieszać informacji z komentarzem,
Chodzi o to, żeby programy nie zniżały swojego poziomu. Według doktora Krzysztofa Wąsowskiego z warszawskiego Seminarium Aksjologii i Administracji dostosowanie prawa do obecnego rynku medialnego będzie trudne. Z jednej strony dlatego, że sytuacja się zmienia. Z drugiej, ponieważ kwestie związane z mediami nieustannie budzą emocje. Podczas konferencji poruszono jeszcze jeden, nie mniej skomplikowany temat, czyli kwestię abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówił dziennikarzom, że sposób finansowania mediów publicznych powinien się zmienić. Szczegóły tych zmian na razie jednak jeszcze nie są znane. Karol Surówka, Polskie Radio. We wspomnianej ustawie 25 lat temu zapisano m.in., że zadaniem radiofonii i telewizji jest dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki oraz dostarczanie rozrywki. My pozostajemy na rynku mediów, bo wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski powiedział, że założenia ustawy o dekoncentracji mediów są